FIFO w przyszłości to osoba nie już oparta o księgowość, o zgodność, a taki partner biznesu. Więc zacznijmy od tego, co to oznacza ten partner biznesu. To jest tak naprawdę ktoś, kto rozumie procesy biznesowe, rozumie wyzwania otaczającego rynku i pomaga biznesowi rozwijać się. W tym celu oczywiście CFO będzie nadal zarządzał bezpieczeństwem, zgodnością, ale także będzie w bardzo dużym stopniu wspierał procesy analityczne, procesy decyzyjne. Być może nawet powinien być częścią tych procesów decyzyjnych, czyli będzie siedział przy jednym stole z prezesem, ze sprzedażą, z operacjami i kontrybuował do podejmowanych decyzji biznesowych. Right. Implementing technology and innovation is essential to create capacity and really use technology to automate. That allows the finance function to then move up the value chain and participate in activity that drives value. So instead of assembling information and instead of analyzing information and data and spending a lot of time on it, technology allows the finance function today to automate a significant part of that and then spend the time on value-adding activity. So that really allows CFOs to change the finance function from being a cost center to becoming a value center. To już druga edycja CFO Strategy Innovation Summit. To jest impreza, która gromadzi liderów w finansach, którzy dyskutują na temat tego, jak będzie wyglądała rola finansów i liderów w finansach w przyszłości. Oczywiście dwa główne cykle tematyczne. Tutaj mówiliśmy o technologii, jak i również o przywództwie. Świetni speakerzy z całego świata, z dużych organizacji wywarli bardzo duże wrażenie na publicy, ale również też wyzwolili chęć do dyskutowania na temat tego, co będzie niezwykle istotne w przyszłości. Tutaj mówiliśmy o tym, że automatyzacja, digitalizacja przede wszystkim to jest już jakby oczywiste, ale w jakim stopniu to się przełoży na właśnie kompetencje niezbędne dla finansisty. Technology is transforming our lives. The pace of change is exponential. But it's not just in business, it's in society, it's in our personal lives, it's in our homes. It's in our families. And for those of us that have responsibility or those that lead organizations and lead society, this technology drive, whilst bringing a lot of good, brings a lot of uncertainty and anxiety. And one of the primary obligations of leaders today is to create peace of mind in their organizations, but also, more importantly, to restore humanity into this technological revolution. Digital transformation really gives us the ability to reimagine some of our traditional processes and how they should be done, with the aim of really reducing the amount of time that our teams are spending on some of those manual activities. That allows them to refocus their efforts on some of the more impactful areas. We can start to look at customer profitability, really partnering with the business to ensure that they're driving the right type of growth within their organization, and really working to the longer term as well. So digital transformation allows us to stop focusing just on the next month or the next quarter, but really take a longer term view of the organization and where it's going. Transformacja cyfrowa w finansach jest pewnie tematem, który zajmuje wielu dyrektorów finansowych i wiele organizacji. Jest to temat, który jest bieżący, absolutnie aktualny i mi się wydaje, że ma potencjał, żeby transformować nie tylko świat finansów w ogóle, świat bankowy, z którego ja obecnie pochodzę, ale też i wszystkie inne przemysły, które w jakiś sposób mogą być dotknięte przez cyfrową transformację. I think in order to sell our ideas on why transformation is important, we have to be excited. We have to be the chief evangelist. Because as I said in my keynote, if we say, team, we have to do this new project, they're gonna say, we don't wanna do that. We have to say yes. We get to transform. We get to add new market opportunities. We get to go in new areas. If we do this new project, you'll get to work on different projects that you would be excited about.